Harry, Ron i Hermiona umówili się z szalonookim Moodym na dodatkową lekcję obrony przed czarną magią. Pewnie się zastanawiacie, po co was tu przyprowadziłem. Tutaj nauczycie się bronić! Do roboty! I pamiętaj, stała czujność! Jak my się tam przedostaniemy? Rzuć na to urok! Niebieskie fasolki umożliwiają rzucanie potężniejszych zaklęć. A teraz wejdźcie do następnego pomieszczenia. Nie ma to jak fasolki! Troje, szybciej tam! Czas ucieka! Bardzo dobrze, Granger! Rzućcie uroki szybko! Jeden za drugim! Kapitalnie! Super! Rzućcie zaklęcie! Wiesz o co? Uwaga! Do utrzymania energii życiowej będziecie potrzebować dużej ilości czerwonych fasolek. Dobrze. I jeszcze raz. Co się nazywa strzał? Wow! Hej, gratulacje! Wow, dobry strzał! Aha! Tak! To było super! Praktyka czyni mistrza! Niezły cel! No dobrze. Tylko nie poczuj się zbyt pewnie. Wejdźcie do następnego pomieszczenia.
Przepraszam, Hermiono. Spróbujcie ją zgarnąć, używając zaklęcia Axio. Nieźle! Pamiętajcie, że możecie zbierać nagrody, które są poza waszym zasięgiem przy użyciu zaklęcia Axio. Cukierki czarodziejów umożliwiają podbudowanie energii. Czekoladowe szaby okażą się... To podręcznik z zaklęciem Aqua Eructo! Super! Tylko jeden reprezentant może zwyciężyć w turnieju trójmagicznym, jeżeli przejdzie pomyślnie trzy niebezpieczne zadania. Trójka reprezentantów to... Victor Grunt, Fleur Delacour i jako ostatni Cedric Diggory. Harry Potter. Potter, jeżeli chcesz cało i zdrowo ukończyć turniej trójmagiczny, to sugeruję, żebyś zaczął zbierać tarcze turnieju trójmagicznego i pamiętaj, stała czujność! Teraz, żeby ugasić ogień,